Tradycyjnie Maciek zawsze męczy mnie o tytuły kazań i ja tradycyjnie do ostatniej chwili nie wiem, jaki tytuł jest. Dzisiaj rano się pojawił Boży Pokój. Pełna wersja to by było Boży Pokój w niespokojnych czasach. Dobra, otwórzcie sobie proszę Ewangelię Mateusza. 5 rozdział. I zaczniemy sobie od króciutkiego werseciku 1-9. Jest to fragment kazania na górze. Tytuł: Pokój, Boży pokój, Boży pokój w niepewnych czasach, w niespokojnych czasach. Dobra, 9 werset 5 rozdziału. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Na razie ten jeden wersecik i pójdziemy sobie powolutku, po kroczku dalej. Pierwsze słowo: błogosławieni. Tak, dla przypomnienia, błogosławieni, czyli szczęśliwi. Szczęściarze, również tak by to można było przetłumaczyć. Cieszący się przychylnością Boga, no bo błogosławieństwo od Boga to także od Boga tą przychylność i to szczęście uzyskujemy. Cieszący się przychylnością Boga, otoczeni przez Boga życzliwymi i ciepłymi myślami. Bóg dobrze o nas myśli. To znaczy słowo błogosławieni, także no ja bardzo bym chciał, żeby Bóg o mnie dobrze i ciepło myślał. I tego też życzę wam. Następne słowo: pokój. Tak najogólniej rzecz ujmując, stan bez wojny. Hebrajskie słowo, które prawdopodobnie w tej rozmowie też było użyte, szalom, używane jako pozdrowienie. Wybaczcie trochę tej teorii i historii, ale tu chodzi o to, co znaczy słowo pokój. Bo to coś więcej niż tylko brak wojny. To hebrajskie szalom, używane jako pozdrowienie, jest bardzo, bardzo szerokie znaczeniowo. Zawiera w sobie takie następujące pojęcia jak pokój, radość, wolność, integralność, spójność, pojednanie, wspólnota, harmonia, sprawiedliwość, prawda, komunikacja. No, jest tego, nie? Szalom panuje na świecie, gdy są uporządkowane wszystkie wzajemne relacje. Stosunki między Bogiem a człowiekiem oraz między wszystkimi ludźmi. Więc jeżeli każdy z każdym jest pogodzony, no to wtedy jest szalom. To słowo szalom jest także wplecione w imię takiego króla jak Salomon, Szlomo po hebrajsku. Tłumacząc na nasze: mąż pokoju. Takie miasto ukochane przez Pana Boga, Jerozolima, Jeruszalaim, miasto pokoju. A jeszcze Biblia wspomina o kimś takim jak książę pokoju. I to jest mowa o Jezusie. Grecki odpowiednik tego słowa już nie jest taki obszerny znaczeniowo. Mniej więcej to, co my rozumiemy pod słowem pokój, tak jak nasz polski język. Oznacza stan bez wojny, bez konfliktów i bez tych konfliktów na globalną skalę, jak wojny światowe, bez tych mniejszych między państwami, bez konfliktów po sąsiedzku, nie mam kosy z sąsiadem, tylko przyjaźń, a także bez konfliktów wewnątrz rodziny, a także bez tych wewnętrznych wewnątrz człowieka, czyli wszyscy pogodzeni ze sobą, także człowiek pogodzony sam ze sobą. No to słowo pokój dokładnie to oznacza, to nic nowego wam nie powiedziałem. Wracamy do 9 wersetu. Pokój czyniący. Na te słowa zwróćcie uwagę. Pokój czyniący. Mamy być tymi, którzy aktywnie działają, by był pokój. Jeśli chcemy być życzliwie traktowani przez Pana Boga. Mamy być tymi, którzy dążą do pokoju. Przeczytajmy sobie wersety 23 i 24 tego samego rozdziału. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, gdzieś brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim. A potem przyszedłszy, złóż dar swój. Widzicie tutaj aktywne działanie? Ja mam iść i ja mam się pogodzić. Ja mam być tym, który aktywnie zadziała. Inicjatywa wychodzi ode mnie. Widzicie to w tych wersetach? Zostaw, pojednaj się z bratem, dopiero potem wracaj do Boga. Zatrzymajmy się na chwilkę na słowach: brat twój ma coś przeciwko tobie.
końcówka 23. Kazanie na górze, to jest ten fragment, który czytamy. Kazanie na górze to jest tak naprawdę cztery strony. Kazanie na górze, bo zajmujemy się teraz malutkim jego fragmentem. Ten fragment Bożego Słowa, tak na swój prywatny użytek, pozwoliłem sobie nazwać Konstytucją Bożego Królestwa. Bo kazanie na górze reguluje relacje nie tylko na linii obywatel-władza, czyli człowiek-Bóg, ale także relacje wewnątrz Bożego Królestwa, czyli pomiędzy obywatelami Bożego Królestwa. A także można się doszukać paru słów na temat polityki zewnętrznej. Dobra, zostawmy to. Chciałbym, żeby zostało w waszych głowach, że kazanie na górze to bardzo, 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 bardzo ważny fragment Bożego Słowa. No i teraz malutki fragmencik właśnie o tym, że jeżeli mój brat ma coś do mnie, to ja mam wyjść z inicjatywą, żeby się z nim pogodzić. Mój brat coś do mnie ma, nie ja do niego, ale to ja powinienem wyjść z inicjatywą. Nie powinienem czekać, aż on do mnie podejdzie i powie mi, o co mu chodzi. Sam powinienem wypytać. To znaczy, że mam nie oglądać się na innych, mam być tym, który pierwszy wyciąga rękę. Bo zostawienie tej sytuacji tak jak jest, nie jest dążeniem do pokoju. Widzicie to? Zostawienie sytuacji tak jak jest sprawia, że jest tak jak jest. A powinno być przecież lepiej, nie? O tym mówią słowa, czyniący pokój, dążący do pokoju. Ta cecha dążenia do pokoju, a nie do konfliktu jest widoczną dla innych cechą obywateli Bożego Królestwa. Wracamy do wersetu 9. Synami Bożymi będą nazwani. Czyli na podstawie tego, jak podstępujemy, taką łatkę nam przykleją. Dążąc do pokoju, będziemy nazwani synami Bożymi. Synami Bożymi będą nazwani ci, którzy czynią pokój. Obywatele Bożego Królestwa dążą do pokoju i to dążenie jest widoczne zarówno dla innych obywateli tego królestwa, jak i dla innych ludzi, którzy nimi nie są, obcych. I jednocześnie jest też cechą króla tego królestwa. No bo skoro synami Bożymi i pokój, no to znaczy, że król jest jeszcze bardziej dążący do pokoju. Jeszcze chwilkę przeskakujemy do wersetu 25, ten sam rozdział, ale tym razem z 26. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś w nim drodze. Aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Tym razem na pewno jesteś winny. Te wersety wcześniejsze, to on coś do ciebie miał, a ty możesz być niewinny. Teraz nie ma wątpliwości, to ty jesteś winny. Przecież idziecie do sądu i grozi ci więzienie, bo masz jakiś dług do spłacenia. Niezależnie od tego, tak podsumowując te cztery wersety, niezależnie od sytuacji, niezależnie od tego, czy jesteś winny zaistniałej sytuacji, czy nie, dąż do pokoju, ale nie za cenę kompromisu. Nie możemy być solą, która straciła smak. Na tej samej stronie, dokładnie o tym czytamy, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 13-16. Kompromis ze światem powoduje, że nie świecimy już tak jasno. Dajemy się przygasić, zasłonić i tracimy swój wyrazisty, słony smak. Czytamy te fragmenty. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic już więcej się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem. Lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wy jesteście solą ziemi. Jeżeli pójdziemy na kompromis ze światem, to już nie jesteśmy tacy słoni. Jeżeli pójdziemy na kompromis ze światem, to damy się przygasić. Schowano nas pod korzec. Korzec to jest naczynie do odmierzania pojemności towarów sypkich. Ziarna, zboża, taki kubełek. Nie stawia się świecy pod wiadro. Ale dążenie do pokoju, bo to ma być cecha,
jest jedną z tych cech, którą widać. Trochę nam się to trze i kłóci, nie? Dążenie do pokoju, a jednocześnie zero kompromisów z wrogiem. No bo po ludzku, żeby zawrzeć pokój, to obie strony idą na ustępstwa, czyli kompromisy. Ale jest też druga możliwość zawarcia pokoju, ewentualnie zakończenia wojny. Jeden z nich przegrał, a pokonany nie ma prawa stawiać warunków. Szatan przegrał. Zgadzamy się? A my, zgodnie z poleceniem Pana Jezusa, mamy iść na cały świat i głosić Ewangelię. A Ewangelia zawiera w sobie także prawdę o tym, że szatan przegrał. To nie jest może główny temat tego mojego kazania dzisiaj, ale muszę o tym wspomnieć. W takim duchowym wymiarze musimy znać nasz status prawny. Gdzie w tym duchowym konflikcie jest miejsce dla uczniów Jezusa? Bo tu chodzi o pewność działania, o poczucie autorytetu, który za mną stoi. No więc szukamy, gdzie w tym konflikcie jest miejsce dla człowieka, dla ucznia Jezusa, żeby było jasne. Księga Izajasza, 61 rozdział, 3 wersy. Pierwsze 3. Księga Izajasza, 61 rozdział, od 1 do 3. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wysławianiu. Pamiętamy o tym, szybciutko przeskakujemy do Ewangelii Łukasza. 4 rozdział. 16. I przyszedł Jezus do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. A podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Te same słowa. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Jezus jest tym, który ogłasza wolność. Przyszedł wyzwolić jeńców. Proroctwo starotestamentowe wypełnia się w tej chwili. Faktycznie to stało się na krzyżu, w momencie śmierci Pana Jezusa. Zapłacono, dokonało się. To są ostatnie słowa Pana Jezusa przed śmiercią. Sformułowanie używane podczas sprzedaży czegoś wartościowego. Dokonało się, sprzedane. Taka pieczątka notarialna. I towar, obiekt, nieruchomość, niewolnik zmieniał właściciela. Dokonało się. Właśnie swoją śmiercią Pan Jezus wykupił jeńców. Wtedy dokonało się uwolnienie jeńców. A szatan przegrał definitywnie w momencie zmartwychwstania Jezusa. I to przegrał z Kretesem. Jezus przecież wstąpił w krainę śmierci. W takim militarnym językiem mówiąc, zdobył stolicę przeciwnika. Przecież w dzisiejszym świecie zdobycie stolicy przeciwnika oznacza bezwarunkową kapitulację. Dalej ciągnąc ten militarny język, my zwiastując Ewangelię informujemy jeńców, że nie muszą być jeńcami, że mogą odzyskać wolność. Każdy, który o tym usłyszy, że szatan przegrał, ma możliwość wyjścia na wolność. Nie każdy z tej oferty skorzysta, przecież to też wiemy. My odbijamy jeńców. Mówimy im, że mogą być wolni.
Tylko że część z tych jeńców jest tak zmanipulowana przez wroga, że nie chcą dać się odbić. Taki syndrom sztokholmski. Zwiastując Ewangelię, egzekwujemy prawo. I to prawo mówi, że każdy ma prawo usłyszeć, że może być wolny. Chrześcijaństwo z założenia jest ekspansywne. Ma się rozprzestrzeniać. Ostatnie słowa Pana Jezusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Polecenie Pana Jezusa. To jak najbardziej mówi o ekspansji. Ale pomimo tego, że jest ekspansywne i ma się rozprzestrzeniać, nie jest agresywne w swoim działaniu. Jak się w tym odnaleźć? Wracamy powoli do głównego tematu. Popatrz na Jezusa. Jak zachowywał się książę pokoju. Jaki był delikatny wobec przyłapanej na gorącym uczynku cudzołożnicy. I jak genialnie unieszkodliwił oskarżycieli, którzy chcieli ją przecież ukamienować. A jaki Jezus był zdecydowany w działaniu, gdy wypędzał handlarzy ze świątyni. Jaki był delikatny i łagodny wobec grzesznika i jak ostro i zdecydowanie reagował na grzech. Uczmy się od Jezusa. Ewangelia Mateusza, jeden wersecik, 11 rozdział. Dwudziesty dziewiąty. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Tak Pan Jezus mówi o sobie, wypędzając handlarzy ze świątyni. Ostro rozmawiając z faryzeuszami, jednocześnie będąc bardzo czuły i delikatny wobec ludzi poranionych przez świat. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Wracamy do głównej myśli moich rozważań. Pokój. Pokój. Słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana. 14 rozdział. 27. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Taka oczywista oczywistość. Jeśli ktoś nam coś daje, to wcześniej musi to mieć. Wy, którzy chodzicie już z Jezusem jakiś czas, na pewno potwierdzicie, że samo tylko przebywanie w obecności, w towarzystwie Pana Jezusa jest źródłem pokoju. Potwierdzacie, że skupianie się na modlitwie, czytaniu Bożego Słowa, rozmyślaniu o Bogu i Jezusie, słuchanie pieśni, nucenie ich, słuchanie, czytanie rozważań, kazań, lektura dobrych książek, to wszystko wlewa w nasze serca pokój? Czujecie się akceptowani przez Boga? My akceptowani, nasze grzechy nie, żeby było jasne. Ta Boża cecha niesienia pokoju powinna być naszą cechą, cechą uczniów Jezusa. Ludzie w naszym towarzystwie powinni czuć się dobrze, zaakceptowani, bezpiecznie. Powinni widzieć w nas Jezusa i Jego pokój, którego nam udzielił. Tu już wchodzimy powoli na grunt pracy duszpasterskiej. To też nie jest temat tego kazania, ale czyli niki. Ale jak najbardziej chodzi tutaj o dyskrecję. Życzliwość, zachowanie tajemnicy duszpasterskiej i prawdę. Prawdę. Bo osoba, która przyszła do ciebie po poradę, powinna usłyszeć prawdę. Nie to, co tobie się wydaje, że powinieneś powiedzieć. Nie to, co ona chciałaby usłyszeć, ale to, co Bóg mówi w swoim słowie. Samą prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Żadnych kompromisów w imię dobrego samopoczucia rozmówcy. Inaczej nie uratujemy. Wracamy do Ewangelii Jana. Pokój zostawiam wam. Chodzi o ten sam werset. 14 rozdział, 27 werset. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Świat daje pokój. Jaki pokój daje nam świat? Pierwszy Tesaloniczan. Piąty rozdział,
Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Słuchajcie, świat już dawno przestał mówić o pokoju. Może ludzie z mojego rocznika i ciut starsi jeszcze pamiętają pochody pierwszomajowe i te hasła na sztandarach. Pokój, pokój, pokój. Teraz o pokoju nikt nie mówi. Świat próbuje zapewnić nam bezpieczeństwo. Mówi tylko o bezpieczeństwie i nieudolnie próbuje go nam zapewnić. Ale przecież bezpieczeństwo, czyli brak zagrożenia, nie daje pokoju. Ale jeden wniosek możemy wysnuć na pewno. Pokój od Boga jest znacznie lepszy od tego, który próbuje zaproponować nam świat. A teraz wam trochę zamieszam. Jeżeli do tej pory nie zamieszałem, to teraz zamieszam na pewno. Pamiętajcie o tym wersecie z Ewangelii Jana. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jak świat daje, ale ja wam daję. I ten błogosławieni pokój czyniący. I teraz Ewangelia Mateusza. Dziesiąty rozdział. Jeszcze raz wam przypomnę, o czym mówiliśmy. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. I to jest ten lepszy niż świat byłby w stanie nam dać. I to, że błogosławieni, którzy dążą do pokoju. Z 10 rozdziałem i wersetami od 34. To są też słowa Pana Jezusa, który mówi: nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, lecz miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak oto staną się wrogami człowieka domownicy jego. Jezus mówi, że przyniósł pokój, nie pokój. Zgadza się? Tak to z tych wersetów wynika. Rzucić miecz, bo tutaj było, można byłoby to tak przetłumaczyć. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Rzucić miecz. Tak można byłoby to przetłumaczyć. Żeby to jeszcze lepiej się wam utrwaliło w waszych głowach, wyobraźni, przypomnijcie, wyobraźcie sobie jakąś scenę z filmu sensacyjnego, gdzie dwóch ludzi się bije. Każdy wyciąga jakieś broń, no i tam wytrącają sobie te noże, pistolety z rąk, potem jest walka na gołe pięści, ale z każdym uderzeniem gdzieś tych sił brakuje. I powoli akcja zaczyna przygasać, bo obaj wrogowie wyczerpani z sił. I nagle jeden z nich dostrzega gdzieś tam jakąś broń, nóż, pistolet. Ten drugi też ją dostrzega i walka zaczyna się od nowa. Dokładnie o tym samym tu jest mowa. Rzucony miecz i walka od początku. Konflikt, który już prawie się zakończył. Starcie prawie, że rozstrzygnięte, ale po rzuceniu broni na plan konflikt wybucha na nowo. Jak to jest? Jezus przyszedł przynieść pokój czy miecz? Słuchajcie, to jest jeden ze sztandarowych argumentów przeciwników Biblii i przeciwników Boga. Twierdzą, że Biblia, Boże Słowo, zaprzecza sobie wzajemnie, jest wewnętrznie sprzeczne. Bo skoro z jednej strony Jezus mówi, że mamy aktywnie działać, niosąc pokój, czyniąc pokój, dążąc do pokoju, a sam robi coś zupełnie na odwrót, niech to pytanie i ten rozdźwięk dźwięczy w waszej głowie, przynajmniej na razie. Rozpracujemy to za chwilę, ale podejdziemy do niego z innej, mam nadzieję, ciekawej dla was strony. Także tu jest ten dysonans. Mówi o pokoju, a rzuca na plan broń. A my sobie zaczniemy gdzieś tam, spotkamy się i pójdziemy dalej. Otwieramy Ewangelię Jana. Jedenasty rozdział. No praktycznie cały jedenasty rozdział. Chodzi o wskrzeszenie Łazarza. No opowiem w skrócie historię. Były dwie siostry i brat. Jezus bardzo ich lubił. Łazarz zachorował, umarł. Jezus się o tym dowiedział, że choruje.
Potem doniesiono mu, że umarł. Jezus jeszcze się wstrzymuje z podróżą do... I w zasadzie jak dociera na miejsce, to już Łazarz jest 4 dni w grobie. Pan Jezus przychodzi, po wielu perypetiach w końcu otwierają ten grób. Jezus uczynił cud, przywrócił życie Łazarzowi, Łazarz wychodzi z grobu. I teraz to, co ciekawostka, 12 rozdział. 12 rozdział Ewangelii Jana, przeskakujemy. Jest uczta i na uczcie jest i Jezus, i Łazarz, i obie siostry Łazarza, a także wielu, wielu innych ludzi. I pewien, odkąd mam to przeczytać, od 9. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest. I Jezus, i Łazarz. I przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. Uwaga. A arcykapłani naradzali się, aby Łazarza zabić. Gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Dlaczego chcieli go zabić? Dlaczego Łazarz był taki niewygodny? Odpowiedź mamy w wersecie 11. Ponieważ wielu ludzi przez Łazarza uwierzyło. Łazarz mówił o Jezusie. Okazał się być ewangelistą. Czyli już troszeczkę wiemy. Skuteczna służba Łazarza przydała mu fanów. I to tak wiernych fanów, że chcieli go zabić. Zostańmy jeszcze chwilę przy Łazarzu. Dlaczego jego służba mogła być skuteczna? Pogłówkujmy chwilkę. Został wskrzeszony. Tak, był żywym dowodem na to, że Jezus ma władzę nad śmiercią. A taką władzę przywracania do życia, obdarzania życiem ma tylko Bóg. Ale przecież nie tylko Łazarz został wskrzeszony. Bo jeszcze wcześniej była córeczka Jaira i syn wdowy z Nain. Czym różni się to wskrzeszenie od tamtych? Ano bo wskrzeszenie Łazarza nie zostawia najmniejszych wątpliwości, że rzeczywiście nastąpiło wskrzeszenie. Córeczka Jaira mogła spać, leżała w łóżku. Prawdopodobnie umarła kilkanaście minut wcześniej, ale krótko, jeszcze w łóżku. Mogła spać, dałoby się wytłumaczyć. Syn wdowy z Nain mógł być nieprzytomny w letargu, w śmierci klinicznej. Dopiero niesiono go do grobu. Ale Łazarz był już w grobie 4 dni. Nie ma nadziei. Rodzina traci nadzieję ostatnia. A tu Marta, jego siostra, powiedziała, już cuchnie. Ona już nie miała nadziei. Odsunięto kamień i wszyscy, którzy tam byli, poczuli, że ciało się rozkłada. W tym przypadku nie ma najmniejszych wątpliwości, że Łazarz był martwy. A Jezus dał mu nowe życie. Tego faktu nie da się w żaden sposób podważyć. Łazarz jest dowodem, że Jezus jest Bogiem. I co teraz zostaje przeciwnikom Jezusa? Dowodu nie można podważyć, ale dowód można zniszczyć. Zatrzeć ślady, zabić Łazarza, unicestwić nowe życie. Dlatego i nas spotykają takie reakcje, o których czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, że tam się wewnątrz domu będą działy konflikty. Przychodzi Jezus, daje nowe życie i od razu aktywniają się fani. Bo ludzie, którzy dostają od Jezusa nowe życie i żyją tym nowym życiem, są inni. I tę inność widać. I ta inność drażni, jak ta sól. Gryzie w oczy, jak to światło. I teraz już dla fanów nie jest ważne, że ci ludzie żyjący teraz nowym życiem są faktycznie lepsi. Mąż śpi, jak przychodzi trzeźwy i zaczyna dbać o rodzinę. Puszczalska żona dobrze się prowadzi. Knobrne dziecko okazuje szacunek i posłuszeństwo rodzicom. Narkoman rzuca narkotyki. Złodziej zaczyna uczciwie zarabiać na swoje życie. Ale jest inny. I to wystarczy. Zaczął żyć nowym życiem. Tak innym niż do tej pory. Trzeba to nowe życie zabić. Jak Łazarza. Zniszczyć dowód. Zatrzeć ślady. I doszliśmy do zostawionych ze sobą dwóch wersetów. Najpierw ten z Ewangelii Mateusza. Czyż nie ten o konfliktach wewnątrz domu. Czyż nie przeżyliśmy tego na własnej skórze, że domownikom nie podoba się to, że idziemy za Bogiem? Mimo, że relatywnie jesteśmy lepsi, grzeczniejsi.
Przypatrzmy się tym wersetom uważnie. Przypatrzmy się uważnie, rozpracujmy je. Poszukajcie odpowiedzi na pytanie. Tu to Ewangelia Mateusza, 10. Wracamy, żeby było nas opatrzeć. 10. Pytanie brzmi: gdzie Jezus rzucił miecz? Potrzebujecie chwili? No, skupcie się, jeszcze przeszukajcie oczami ten tekst. Werset 34, podpowiem wam. Na ziemię, na świat. Te prześladowania z domu wychodzą dalej. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. O tych prześladowaniach znajdujemy potwierdzenie w Ewangelii Jana. 15 rozdział. Tego Mateusza sobie zostawcie zaznaczonego palcem. Jana, 15 rozdział. Od 18 do 20. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie najpierw, że mnie wpierw niż was znienawidził. To mówi Pan Jezus. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, wyłuskałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Miecz został rzucony na świat, na ziemię, na świat. A teraz ten pierwszy z Ewangelii Jana, 14. Chodzi o ten werset: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 27. Pytanie, bo jest to fragment rozmowy, wymiany zdań podczas ostatniej wieczerzy. I teraz pytanie, kto brał udział w wieczerzy? Ewangelia Mateusza nam o tym powie. 26. Kto brał udział w wieczerzy? Do kogo Jezus mówił, że przyniósł pokój? 26 rozdział. 20 werset. 26, 20. Kto brał udział w wieczerzy? A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z 12 uczniami. Jezus i 12 uczniów. Tylko wąskie grono 13 ludzi. Gdy padają słowa: pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie było już z nimi Judasza. Pokój Jezus dał swoim uczniom, nie światu, nam dał. Uczniowie mają pokój. Powinni dążyć do pokoju między sobą, a na świecie trwa wojna, bo tam został rzucony miecz. Ewangelia Jana, 16, 33. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. W Jezusie mamy pokój. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Bo tak naprawdę to my jesteśmy celem wojny wypowiedzianej przez świat i przez złego. Kto mi posklejał te kartki? Teraz już widzicie, że w tych wersetach nie ma konfliktu, nie zaprzeczają sobie. Miecz rzucony na świat, pokój dany uczniom. Kolejny ważny temat, bez którego to kazanie nie byłoby kompletne. Jak się w tym wrogim otoczeniu odnaleźć? W tym wrogim do nas świecie. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, od 22. Będziemy czytać po kawałku. Tu w mojej Biblii jest zatytułowane Jezus chodzi po morzu. Ale czytamy po kolei. I zaraz
wymógł na uczniach, Jezus wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, by samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Stop. Na polecenie Pana Jezusa uczniowie wsiedli do łodzi i mieli się przeprawić na drugi brzeg. Na polecenie Jezusa. Co się dzieje dalej? Tymczasem miódź miotana przez falę oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. Pojawiły się trudności. Tu musimy się na chwilę zatrzymać. Musimy z tego fragmentu wyciągnąć wniosek, że wykonując Bożą wolę, Bożą służbę, możemy spotkać się z przeciwnościami. Nie będzie łatwo, może być trudno. Będą kłopoty, że będą przeszkody do pokonania. To nie znaczy, że przeszkody zawsze będą, żeby było jasne, ale nie zdziwmy się, jak są. Werset 25. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Jezus przyszedł do nich, żeby było jasne. W nadnaturalny sposób przychodzi Jezus. Pójdźmy trochę dalej w tych naszych skojarzeniach, bo jeśli Bóg przychodzi do człowieka, to musi dostosować się do poziomu zdolności percepcji człowieka. Bóg musi się ograniczyć, by człowiek mógł go dostrzec, porozumieć się w jakiś sposób. Niejako Bóg schyla się do poziomu człowieka i jest to coś nadnaturalnego, jakby na to nie patrzeć. Bóg, który wyrzeka się swojej boskości, by móc nawiązać kontakt, relacje z człowiekiem. To jest coś nadnaturalnego. Z reguły inaczej. Inne religie, inni bożkowie wymagają ofiar, a tu Bóg schodzi na nasz poziom. To On jest zainteresowany tym, żeby mieć z nami relację. Wyrzeka się swojej boskości prawie, że żeby być prawie, że jednym z nas. Bóg, który ograbia się z tego, co się mu należy. No może nie ograbia, ale pozbywa się, oddziela się. Werset 26. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Zwróćcie uwagę, że pojawienie się Jezusa wprowadza jeszcze większe zamieszanie wśród uczniów. Przeciwności wcale się nie skończyły. Tu ponownie musimy się na chwilkę zatrzymać. Czasami działanie Jezusa widać od razu. Zapada cisza, spokój. A czasami trzeba jakiś czas poczekać. Dobrym przykładem, gdy na działanie trzeba było poczekać, mimo wykonania polecenia Jezusa, jest historia o oczyszczeniu 10 trędowatych. Przeczytajmy ją, a co? Ewangelia Łukasza, tam ją znajdziemy, 17. Rozdział 17, od 11 do 19. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu. A był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Żeby tak trochę to więcej naszego plastyczności nabrało, to trochę geografii. Galilea, Samaria, Judea. Na granicy między Judeą a Samarią, między Galileą a Samarią się spotkali. W linii prostej, bo mieli iść do Jerozolimy. Tak mówiło prawo. Do Jerozolimy, tam pokazać się kapłanom, jeżeli są oczyszczeni, złożyć ofiarę, okej, wracają do życia. W linii prostej to jest około 100 kilometrów, a ponieważ omijano Samarię, no to były jakieś 2-3, może nawet 4 dni drogi. No więc ci ludzie odeszli już na tyle daleko, że 9 z tej 10 uznało, że już są tak daleko, że nie warto się wracać. A przecież Jezus też szedł do Jerozolimy. Tak na zdrowy rozum wystarczało usiąść przy drodze, poczekać, Jezus by doszedł.
No ale oni bardziej o sobie pomyśleli. Chcę zwrócić waszą uwagę, że wypełnili polecenie Pana Jezusa, ale obiecana obietnica wypełniła się dopiero po jakimś czasie, nie od razu. Nie mogę się powstrzymać od jeszcze jednej uwagi. Ta dziewiątka posłuchała dosłownie słów Pana Jezusa. Kazał iść do kapłanów? Poszli do kapłanów. Ta dziewiątka przestrzegała prawa, zakonu, litery prawa. Religia jednym słowem. Kazali iść do świątyni? Idziemy do świątyni. A ten dziesiąty odkrył coś więcej. Odkrył ducha prawa. To Pan Bóg ma być uwielbiony poprzez przestrzeganie prawa. On też odkrył, że do uwielbienia Pana Boga nie jest potrzebna świątynia. Droga, ulica też jest bardzo dobrym miejscem. Werset 15 i 16. Wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga i padł na twarz do Jego nóg, dziękując Mu. Jezus to docenił. Czyż nie 10 zostało oczyszczonych, nie 9? A temu rzekł, wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Już widzimy stary i nowy świat. Religia, zakon, litera i duch. Wracamy do Ewangelii Mateusza, 14 rozdział. Dalej chodzimy po wodzie. No tak, my też chodzimy po wodzie. Dwudziesty szósty werset, pojawia się Pan Jezus, a w 27 wersecie zaczyna mówić. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. I dalej, następne dwa. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on, Jezus, rzekł, przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Stop. Wyjście z bezpiecznej łodzi i chodzenie po wodzie nie jest dobrym pomysłem, tak po ludzku patrząc. Ale przecież Piotr nie zrobił tego samowolnie. Poprosił przecież o wydanie polecenia i na słowo Jezusa wyszedł z bezpiecznej łodzi. A wyjście z bezpiecznego miejsca, którym była łódź, opuszczenie strefy komfortu na polecenie Pana Jezusa i pójście w stronę Jezusa jest bardzo dobrym pomysłem. Ci, co poszli, się już przekonali. I teraz najciekawszy fragment, 30 i 31. Piotr, idąc po wodzie, a widząc wichurę, zląkł się. I gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc, Panie, ratuj mnie. Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o mało wierny, czemu zwątpiłeś? Pytanie do was, kiedy Piotr zaczął tonąć? Jezus postawił diagnozę, kiedy zwątpił, gdy zwątpił. Ale ja jestem ścibski, kiedy Piotr zwątpił? Gdy przestał patrzeć na Jezusa. Przepatrzcie się dobrze w ten tekst. Rozejrzał się i zobaczył te fale. Dopóki patrzył na Jezusa, to sobie szedł. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się. To co, wcześniej jej nie było? Ale musimy zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Tak trochę mało czytelny jest, ale pokażę go wam. Werset 24. Łódź miotana przez fale. Przeciwny wiatr. Zgadza się? Łódź miotana przez fale oddaliła się od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. Ale w wersecie 30 mamy już wichurę. A widząc wichurę, zląkł się. A nie przeciwny wiatr. Tylko... Widzicie to? Pojawienie się Jezusa nie uspokoiło sytuacji, wręcz ją pogorszyło. Przeciwny wiatr zamienił się w wichurę. Ale to w tej wichurze za rękę z Jezusem wrócili do łodzi. Dopiero wtedy, gdy weszli do łodzi, ustał wiatr. Werset 32. A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. Jeszcze jedna myśl przyszła mi do głowy. Gdy będziesz chciał opuścić strefę komfortu, by pójść do Jezusa, by pójść za Jezusem, to prawdopodobnie spotkasz się z przeciwnościami, przeciwny wiatr. Będą ci gadać, a po co, a na co ci to, a źle ci tak jak jest. Przeciwności, przeciwny wiatr.
Ale gdy podejmiesz decyzję i pójdziesz za Jezusem, no to może rozpętać się wichura. Patrząc w swoją przeszłość, było tak. W większości przypadków tak. Czasami Bóg tak działa, że pozwoli nam odczuć wichurem na własnej skórze. Pojawienie się Jezusa nie oznacza, że automatycznie w tej chwili uspokajają się fale i przestaje wiać wicher. Czasami przeciwny wiatr zmienia się w wichurem, ale być może to już jest początek porządkowania naszego życia. Pojawienie Jezusa nie oznacza też, że burza musi ucichnąć. Ale dla mnie ten obraz Piotra idącego pod rękę z Jezusem po wodzie jest doskonałą ilustracją tych dwóch wersetów, o których mówiłem wcześniej. Miecz rzucony na świat to te spienione, budzące strach fale i wichura. Ale pokój dany nam przez Jezusa, uczniom Jezusa, powoduje, że ja, trzymany przez Jezusa za rękę, może za ucho, ale jednak trzymany, przez te fale przejdą spokojem w sercu i te fale nie wyrządzą mi krzywdy. Chyba, że Bóg na to pozwoli, albo jest też drugi przypadek. Ja stracę Jezusa z oczu. I nie tylko ja tak myślę, że Jezus jest naszym pokojem. Ostatni dzisiaj fragment, list apostoła Pawła do Efezjan, 2 rozdział, 14 werset, przeczytam. Albowiem On, mowa o Jezusie, jest pokojem naszym. I z takim obrazem chciałbym was zostawić. Ty, trzymany przez Jezusa, chodzisz po wodzie, spokojem w sercu i nie przejmujesz się tymi falami, które są wokół ciebie. Ale nie jesteś ślepy i nie zaprzeczasz ich istnieniu. I nie jesteś też głupcem i nie zaprzeczasz temu, że są niebezpieczne. Ale mając Jezusa, a w zasadzie to gdy Jezus ma ciebie, masz pokój. I te fale nie wzbudzają w tobie przerażenia, trwogi i paraliżu. Ani ten wiejący wicher, ani nadchodzące fale. Pierwsza fala, druga fala, trzecia fala. Doskonale odkryliście, co chciałem powiedzieć. Jesteś w rękach Pana Jezusa. Jeżeli nie jesteś w rękach Jezusa, nie powierzyłeś Mu swojego życia albo nie jesteś pewien, czy takie zdarzenie miało miejsce w Twoim życiu, skontaktuj się z nami. Na planszach po transmisji będą podane sposoby nawiązania kontaktu z nami. Jesteśmy gotowi, by rozmawiać, korespondować. Opowiemy Ci o Jezusie. O tym Jezusie, z którym za rękę można chodzić po wodzie podczas burzy. Amen. W cieniu skrzydeł Twych, Panie, przebywać chcę, pod piórami Twoimi się skryć. Jesteś, Panie, ucieczką i twierdzą mą, tylko w Tobie swą ufność wciąż mam. Ty wybawisz mnie z sideł i mocy złych, Twoją wierność jak tarczę dasz mi. Chociaż oczy me ujrzą upadków moc, jednak w Tobie zwycięstwo me jest. Więc zawsze będę Cię wielbić, będę wywyższać, będę radować się w Panu. Będę radować się w Panu mym.
W cieniu skrzydeł Twych, Panie, przebywać chcę, pod piórami Twoimi się skryć. Jesteś, Panie, ucieczką i twierdzą mą, tylko w Tobie swą ufność wciąż mam. Ty wybawisz mnie z sideł i mocy złych, Twoją wierność jak tarczę dasz mi. Chociaż oczy me łżą upadków moc, jednak w Tobie zwycięstwo me jest. Więc zawsze będę Cię wielbić, będę wywyższać, Ciebie.